Okej, cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, wakacje już się zbliżają ku końcowi, chociaż tu pogoda dopisuje, jest bardzo gorąco. Ja proponuję więc zrobić coś z owoców morza, żeby Wam przypomnieć trochę smak z wakacji, jak byliście gdzieś daleko. I proponuję sałatkę. Zrobimy ją się je na zimno, jest z owocami morza i z warzywami. W Hiszpanii bardzo popularne danie nazywa się salpicón, podawane często w restauracjach latem. Także na pewno się z nim spotkaliście, jak ktoś był, a jak nie, jak będziecie, to polecam spróbować. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować następujące warzywa. Papryka czerwona i zielona. Pół czerwonej, pół zielonej. Cebula, kawałek cebuli, ja akurat mam czerwoną, ale oczywiście może być biała. Tą dostałam od kogoś tam, więc wykorzystam. Oliwki, też do tego dania tradycyjnie dodaje się czarne oliwki, ja mam zielone, pół ząbku czosnku. Teraz jeśli chodzi o owoce morza, więc tak, mam małże, mule. Ja kupiłam świeże, ugotowałam, one są już zimne. Oczywiście na parze, jak chcecie zobaczyć na mojej stronie, to jest 5 minut dosłownie wrzucenie do wody, jak się otworzą, będą gotowe. One są już ostudzone. Krewetki, takie duże, tutaj u nas to się nazywa langostinos. U nas pewnie krewetki królewskie, czy większe, także też obrane, gotowane, można kupić mrożone. Krewetki malutkie, też oczywiście gotowane. Nóżki kraba, też dosyć popularne w Polsce. To są, one w ten sposób wyglądają, proszę zobaczcie, tak w paczce wyglądają, takie kupiłam i pokroiłam. No i ośmiornica, ośmiornica w Hiszpanii bardzo popularna, szczególnie w Galicji jedzona, natomiast tu mam w ten sposób pokrojoną, bo ja kupiłam, zaraz Wam pokażę, ugotowaną w ten sposób nóżkę ośmiornicy, tak? To jest nóżka ośmiornicy i ja ją po prostu pokroiłam. Jeśli nie dostaniecie w Polsce ośmiornicy, no to trudno, nic się nie stanie, a będziemy się bez tego składnika. Z tym, że no krewetki, małże, te nóżki kraba są i na pewno znajdziecie i da się zrobić tą sałatkę. Do czego będziemy potrzebować do sosu? Oliwę z oliwek, ocet winny, może być jabłkowy, ale z wina białego i sól. I do sosu jeszcze będziemy potrzebować te pół ząbku czosnku. Co najpierw robimy? Najpierw kroimy te nasze warzywa w kosteczkę. Taką o małą kosteczkę, jak do większości sałatek, które robiłam, więc kroimy cebulę, kroimy paprykę zieloną, czerwoną i zaraz Wam pokażę, co dalej robimy. Słuchajcie, mamy już pokrojone warzywa. Proszę, zielona, czerwona i cebula, tak? Nie ma tutaj żadnej filozofii wielkiej, ani trudności w tej sałatce. Wrzucamy wszystko do naczynia. I zaraz będziemy to mieszać. Też wrzucamy nasze te owoce morza. Proszę, kraby lecą, krewetki. Te krewetki większe można jeszcze przekroić na pół, bądź można wrzucić z całości. To jak już chcecie. Także wrzucamy. Wrzucamy. Mamy to przygotowane, zaraz to wymieszamy, a w międzyczasie przygotujemy nasz sos. Do sosu winegre będziemy potrzebować te pół ząbku czosnku, który teraz na bardzo, bardzo drobniutko pokroimy. Posiekamy. Wrzucimy to na taki talerz, bo zaraz go troszeczkę ugnieciemy tu z solą i naszym tym octem winnym i oliwą. I to już właściwie będzie koniec. Tą sałatkę trzeba zalać tym sosem, wstawić do lodówki godzinę, dwie, podaj się ją na zimno, potem Wam pokażę. I naprawdę wyśmienita sprawa i bardzo lubiana przez Polaków tutaj w Hiszpanii, bo sama się o tym przekonałam. Teraz tak. On jest tak, tu ja go rozgniotę troszeczkę taką widelcem. I teraz wlewamy oliwę. Oliwy zawsze proporcja jest taka do takiego sosu 1:2, czyli w sumie więcej oliwy niż winegre. A jak kiedyś przesadzicie z sosem winegre, to zawsze możecie z octem winnym, to zawsze możecie to zneutralizować właśnie dodając troszeczkę oliwy. Spróbujemy.
Ok, ja bym dodała jeszcze trochę winegry, octu winnego. I ok. Słuchajcie, to zalewamy. Słuchajcie, tak wygląda nasza sałatka z owocami morza, po hiszpańsku salpicón. Jeszcze raz powtórzę, warzywa, owoce morza, to wszystko na zimno, z sosem winegre, czyli oliwa, ocet winny i sól. Naprawdę polecam latem, no i ma bardzo mało kalorii, co też jest ważne. Także zapraszam do jedzenia, do spróbowania.